poprzednim odcinku. To ta twarz! To moja twarz. A teraz kontynuujemy. Teraz jesteśmy w tym momencie, jak rozmawiamy sobie z Alice na kwestii tych numerów. Yeah. What do you propose we do? I co prawda, żebyśmy zrobili? No, o to chciałem się ciebie zapytać. Masz jakiekolwiek wskazówki? Wskazówki? No, gdybym mogła rozszyfrować ten kod, być może nam coś by powiedział, ale... Jak możemy to zrobić? Mówiłam ci, potrzebuję klucza. Bez tego to jest bezużyteczne. A jaki rodzaj klucza? Klucz to klucz. Pozwala ci odblokować kod? Myrmidoni przeważnie używają bardzo wielkiego ciągu numerów jako klucza. Czekaj, bardzo długa linia numerów? Czemu to możliwe, że... Co jest, kurwa? Ja byłem sam zaskoczony, tak jak ona. Numery po prostu pojawiły się w mojej głowie, a ja mówiłem je, zanim wiedziałem, co ja mówię. Ale spojrzała na mnie natychmiastowo i ja spojrzałem w tył. Skąd ty? Czekaj. Czy możesz powiedzieć to ponownie? No, bla 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 bla. To jest... 1984495 to potęgi trzeciej. Co, kurwa? Te numery, które właśnie powiedziałeś. Głównym rodzajem do rozwiązania tych numerów dają ci 1984495 do potęgi trzeciej. Mówię na temat zredukowania tej serii numerów, które najpierw się mnoży razem, aby dostawić się fakty. Serio? Jakbyś miała 30, bo masz je z 2 razy 3 razy 5, prawda? Dokładnie. Prawie nauczyłeś się tego w podstawówce, nie? Więc mówisz mi, że 1984495 jest główną cyfrą, albo coś takiego. Jeżeli to pomnożymy przez samą siebie przez 3 razy, dostaniemy się 7815361098838090942419951. Tak. Nie mów mi, że zrobiłeś to wszystko w swojej głowie. Ja zrobiłem to wszystko w mojej głowie. Prosta matematyczna arytmetyka. Co? Nie wiem, to jest kurwa niemożliwe. To jest niemożliwe. Mówiłem ci, jestem lepsza w matematyce, matmie niż większość ludzi. To nie jest lepszy niż matma. No spójrz na siebie, po prostu też podziałaj bardzo wielki ciąg numerów. To bardzo też niesamowite. Nie znalazłeś te numery tak czy srak? Ja... nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Co miałem jej powiedzieć? Że po prostu do mnie przyszło? Nie możesz powiedzieć, ha? Dobra. Jestem bardzo pewna, że jest tutaj jakiś, że to klucz do rozkodowania tego. Wiem, że Myrmidoni używają głównej fabryki do swoich kluczy. Nie ma tu zbyt bardzo wielu w ciągu 25 cyfer, które robią się do potęgi trzeciej z głównej cyfry. Jest to tutaj dobra szansa, że numer, który zapamiętałeś, to nie został słyszał przez kogoś. Możesz wyjaśnić to małymi słowami? No, spójrz na ten główny rodzaj cyfry. 1984495 do potęgi trzeciej. Muszę tą podpowiedź, aby rozwiązać kod. Wciąż nie łapiesz? Spróbuj sobie przypomnieć kod, który widzieliśmy u pielęgniarki. Co mówił na monitorze? Myślę, że ten pierwszy rząd to był... A drugi? Tak myślę. To się powtarza. No wow, naprawdę masz niesamowitą pamięć. Mogliśmy użyć kogoś takiego jak ty, No, mów dalej. Jak mamy to zdekodować? Używasz 1984495 aby mieć prawidłowe litery. Jak mamy to zrobić? No, pierwszy numer to 1, więc to pierwsza litera. Następny jest 9, więc 9 liter od pierwszego, później 8 od tego drugiego. Po prostu tak robisz, aż coś dostaniesz. Ma sens? Ogarnąłem to wszystko w mojej głowie. Główny numer, który Alice mi dała, to było 1984495. Więc co by było, gdybym brał te litery, które wyjaśniła? Pierwsza litera to byłoby C od góry na dole. Wtedy ruszamy do dziewiątki po prawej, które dałoby ci O. Wtedy więcej. Właściwie mielibyśmy słowo. Właściwie... i to słowo to było... Normalnie bym powiedział, że przebiłem się przez pole morfogenetyczne, żeby uzyskać odpowiedź, a oficjalnie powiem, że nie nagrał się ten odcinek i pało po prostu, wiem co tu się dzieje. Ha, zrobiłem to! Przebiłem się przez jebane pole morfogenetyczne i znam hasło. Zakończone, to jest to odpowiedź. Zakończone? Na pewno. No, dokładnie zrobiłem co mi powiedziałaś i słowo mówi zakończone. No właściwie to jest zakończone. Kody i litery powtarzają się w każdych dwóch linijkach, to się po prostu powtarza. No nie mogę pan dać kodu tak jak ty, ale jeszcze jesteś pewny, wierzę tobie. Ja nie jestem pewny. Okej, okay. Jeszcze coś zakończone. No, a to nieoczywiste. Przypuszczam, że misja zakończona.
Więc to do tego coś ten transmitter. He? Jaki, o czym gadasz? Jaki transmitter? Ledwo ją usłyszałem. Nagle mój umysł był pewien wspomnień, których nie miałem wcześniej. To była jakby fala po prostu, która smyła śnieg, znaczy piasek, ujawniając jakieś wartościowe klejnoty pod nim. Bo jak nie, to nie. O święty ojcze, święty bracie, święty mistrzu, moja święta misja jest ostatecznie zakończona. Z tymi dwoma rękami, rękoma ludzkość jest ocalona. Twoja wola stała się ciałem i w twoje imię daję ci podziękowania. Kurwa, dlaczego nie zrozumiałem tego wcześniej? Mogę podać bardzo wiele numerów, ale tego nie. Przynajmniej pamiętam teraz. Dio jest członkiem Myrmidonsu. Nie tylko członkiem, był ich liderem. Na razie musiał być osobą, która podłożyła bomby. Hej, słuchasz mnie? No? Wtedy odpowiedz na moje pytanie. Co to kurwa było? Na temat tego transmittera. Nie ufałem samemu sobie, aby to spróbować, aby wyjaśnić to jej. I bardziej po prostu myślałem, ona by po prostu myślała, że jestem szalony. Nawet ja ledwo zrozumiałem, o co chodzi z tymi nowymi informacjami. Czekaj, nie uchnij, że ty jesteś z Myrmidonsu. Gdybym był naprawdę, myślisz, żebym się tak ujawnił? Punkt. Tak znikąd Clower się pojawiła. O, tutaj jesteście. Szukaliśmy was. Serio? Jesteśmy w magazynie na Pilcze B. No, wszyscy Aleluna i Quark. Dlaczego? Mamy wciąż 45 minut, aż białe drzwi się otworzą. Ja wiem to. O, okej. Okay. Hej, czekaj moment. Myślałem, że Quark nie wiedzieli na temat białych drzwi. Ten Murzyn nam idy. Ten Murzyn nam o tych powiedział. Powiedział, że pokaże nam, gdzie są, więc podeszliśmy za nie do magazynu B. Czy uważam, że zostawiałeś Quarka i Lunę? Z Luną, znaczy? Mhm. Znaczy, kiedy pokazałeś mi Faj i Kali, już tam byli. No i? No i tak nagle Faj, ten Murzyn i Dio zaczęli krzyczeć na siebie. Co? Dlaczego? Co się stało? Bazując na Clower, Sadiangra i Bi, spowodowała ich walkę. Nawet jeżeli ten Murzyn miał tylko jeden punkt, Faj wybrała zdradę. Zaczęli walczyć, a skoro Dio nacisnął zdradę, także właściwie został to wciągnięty. To jest dziwne. Faj miała tylko jeden punkt, także jej wybór był perfekcyjny, aby się obronić. Po prostu chodźcie ze mną. Ka stara się ich uspokoić, ale tam jest tylko on. Okej. No dalej, Alice, idziemy. Ja odchodzę. I cała czwórka tutaj była, kiedy się pojawiliśmy. Oglądali, żeśmy spokojili trochę, ale było takie napięcie w powietrzu. Takie aż prawie było widoczne. Czuliście, że ten do pokoju pełnego gazu palnego. Nawet najmniejsza iskra mogła sprawić, że to całe miejsce stałoby się piekłem. Nawet Kark, przeważnie spokojny i pozbierany, po prostu stał naprzeciwko nich i starał się ogarnąć ich. Znaczy miał dłoń złożoną w pięść. Pożarłem na Alice. Zacinałem moje wargi i nagle udałem się do tego złego gromadki ludzi, którzy byli w tym pokoju. Klawę podziałała mi się zgłosić od pierdala. Ta cała rzecz jest głupia, ogarnij się dupę. Głupia? A co na temat tego jest głupie? Gadam na temat mojego życia, wyjebane penisy. Wiem, ale krzyczenie na siebie nie rozwiąże twoich problemów. Naprawdę dla nas to właśnie teraz rozwać sobie i przez to przejść razem. Nie zrodziłbyś się? Ha! Ciężko wać komuś, kto teraz się zabić. Tak samo dla ciebie. Mówiłem, że pozwolenie Tio głosować było głupim pomysłem. Coś ty myślisz, że on zrobi? Być może sam nacisnąłeś ten przycisk. Nie mogę zostawić tam Quarka. To nie wymówka. I gdzie ty cholera mówisz, że nie powinno brać zdrady? Co by w ogóle to przemyślałeś? Co miałem niby wybrać społeczeństwo? Jak to zrobiła, byłabym teraz martwa. Mogę to samo powiedzieć o tobie. Kurwa, dobrze, że Tio nie wybrał społeczeństwa. Proszę, wystarczy tego od was obydwojga. Mam rację, to nie jest czas, aby po prostu tak się pierdolić. No, nie jesteś osobą, która powinna mówić. Starał się zrobić Clower i samemu uciec. Być może, ale myślę, że to lepsze niż zrobić kogoś. No, gdybym to zrobił, to ona by nie Gdybym ja to zrobił, to... Robię to tylko po to, aby ona nie zrobiła tej mojego. A kurwa, wystarczy zjeby. Krzyknąłem z wściekłości, a moje głos odbił się echem w
W tym całym magazynie. Każdy się nagle uciszył. Wiedziałbym, jak długo cisza wytrzymała, więc zdawałem się dać wszystko na stół. Był jeden sposób, jak mogłem ogarnąć tę sytuację. Guście, goście, słuchajcie mnie. Naprawdę nie mamy na to czasu. Ja właśnie... Wszyscy na mnie spojrzeli, ale byłem dalej konkretny. Widzicie, bo ja ustaliłem, kto podłoży te bomby. Co? To jest to, o czym mówiłeś wcześniej? No, tak jakby. Wiem, kto z was to zrobił. A, no to gadaj. Proszę, wyjaśnij, co się tutaj dzieje. Nie myślę, że ja muszę. Oni sami się przyznali do swojej winy kilka minut temu. Co? Usłyszycie to prost ust konia. A może powinien powiedzieć sus dio. Ha, ha, ha. O, to ciekawa. Myślisz, że ja podłożyłem te bomby? No. O, jeżeli mnie oskarżasz, to lepiej abyś miał jakąś dobry dowód, przyjacielu. Nie oskarżam ciebie, ja po prostu stwierdzam fakty. No tak, i gdzie kurwa skąd masz te fakty? Śmieszne jest to, że wiedziałem, że wkurzenie samego Dio nie sprawi, że on się przyzna. Po prostu udało głupiego, w tym był dobry, a ja nic nie miałem. To zaznaczało, że musiałem go wykiwać. No dobra, powiedz, właściwie jestem z Free the Soul. Co? Co to kurde jest? Jakiś rodzaj kompany drużyny hipiskich butów? Nie ugodra od tego głupiego Dio. Może bym cię nazwać Left. Brat rozkazał mi tutaj przyjść. Mnie tutaj przyjść. Nauczyłem się ciebie oko. Ha? To było szybkie, ale na moment widziałem, że jego oczy się tak... wiecie, tak spojrzały. I ja po prostu ogarnąłem, zauważyłem ten moment słabości, jak... głodny pies oczekujący na stek. Dobra. Sceptycznie to jest niezrozumiałe. Tak przynajmniej się wydaje, ale być może to cię nawet przekona. Naciskałem dalej, dawając każdy fakt, jaki mogę pamiętać. Powiedziałem Dio na temat tła brata, jak o jego młodszym bracie, Lefcie, który został zamordowany. Powiedziałem też o Mirbidonsie i oraz klonach, że są klonami jednej osoby. No i wciąż nie przekonany. A co na temat tego? 7 bla 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 bla. Zrób po prostu... Kurde, zmniejsz to o 3 i będziesz miał bla 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 bla. Jeżeli jestem tym, nie mówię, to jak na przykład coś świetnie mógłbym to wiedzieć? Co? Nie, to nie jest możliwe. Nareszcie. Więc, zacznij od nowa, dobra? Zostałem tutaj wysłany, aby oglądać każdy twój ruch. Wyglądałoby, że nasz mądry i wspaniały brat tobie nie zaufał. Podejrzewał zdradę. Nie, kłamiesz. To przekonuję cię, że nie. Ale jeżeli mi nie wierzysz, dlaczego po prostu nie widzisz na zewnątrz, nie zadzwonisz do siebie, gdy do niego przez ten transmitter? Nie. Musisz kłamać. Brat mi ufa. Dlatego on wybrał mnie dla tej misji. Dlaczego miałby... Dlaczego miałbym zrobić mnie liderem Mirbidonsu, gdyby on... Ha? Wybacz, co to było? Powiedziałem, dlaczego miałby zrobić mnie liderem Mirbidonsu, gdyby... Ha! Uśmiechnąłem się. Czekaj, co jest kurwa? Czy ty sobie ze mnie kurwa żartujesz? Ha, wybacz, Dio. Nigdy nie zostałem wysłany przez brata. No i co to kurwa było? Jak ty widziałeś wszystkie te rzeczy? No nie wiem. Może po prostu miałem inspirację boską? Nie da mi tego gówna. Co się dzieje? Co za Mirbidonsy? Dio i ja patrzyliśmy na siebie, kiedy Clower i ten młodszy szybko spojrzeli na Faj i Kay, wyjaśnili im Faj oraz Kay na temat kart pamięci oraz numerze do dwóch bomb, o dwóch bombach, znaczy o bombie numer 2. Na temat kodu, który znaleźliśmy od organizacji terrorystycznej, która nazywa się Mirbidonsy, znaczy ustaliliśmy na ich temat już. Więc masz na myśli, że aby powiedzieć, że ktoś z Mirbidonsu podłoży te bomby? I Dio po prostu się przyznał do zrobienia tego? Jep. Frajerz, ja nigdy wam nie wybaczę. Ja słyszałem takie jakieś gadanie za mną i wróciłem się zobaczyć Alips, która przygryzła warkę. Ja? Zamierzam cię zabić. Jej głos po prostu był takim krzykiem i jak zaczęła szarować na Dio, ona po prostu ruszyła się bardzo szybko i wyciągnęła coś z jego kieszeni. Znaczy on. O, tutaj. To wie, jak moje kobiety na mnie lecą, ale troszeczkę za daleko idziesz, słodka. Garnij dupę. Co? No bo widzisz, wiem. Ty wiesz, co to jest, nie? O, mój Boże, czy to detonator? Dokładnie. No już wyłuszam, że wiesz, co się stanie, jeżeli go nacisnę. No, tak myślę. Wyłuszam, że to łączy bomby? Aha, no, nie powiedziałbym, że obydwo jego bomb. Masz mi, że jest tutaj więcej niż te, które znaleźliśmy? Prawidłowo. Jest tutaj jeszcze więcej. Nie, jest czwarta? Dokładnie. Podłożę 4 bomby. Jest to jest numerem 1, 2, 3, ale także jedna więcej. Bomba numer 0. Dodajmy wszystko i będzie 4 tony bomby. One się wyłączą i to koniec. To wystarczy, aby to odpalić i będziemy mieć krater dymu. Nie zapomniałeś o czymś?
To ci też cię zabije. A więc jestem na to gotowy. Mam zapasowe. Zapasowe? To jest to, o czym mówi Sigma? No, klony. Usłyszałem, że Alice szepcze coś do Clower. Idziemy, Clower. Pokaż mi, że nasz sternik nie poszedł na nic. He? O tak. Zanim miałem szansę, aby zapytać, co się odpierdala, ruszyły dupę. Umieraj, ty frajerze! Ja! Ona krzyknęła i wyskoczyła prosto w Dio, a Clower podążyła za nią. Alice chciała uderzyć Dio w twarz, a on uniknął. Ale potem Clower była już tuż za nim. Dio odwrócił się, aby skupić się na Alice, ale Clower po prostu ogarnęła, wzięła szybko na tarus jego ręki. Clower, łap go! Okej, okay, Sigma, łap! Zanim mogę odpowiedzieć, Clower rzuciła detonator do mnie. Zapałem go w powietrzu i dałem do blisko mojej klaty. Kurwa mać, przestań! Puść mnie! Powiedziałem, puść mnie, ty dupku! Krzyczenie nie robił niczego dobrego, a Dio znalazł samego siebie, że jak został zapany przez bardzo dobrą współpracę Alice oraz Clower. Udało, że przestał, już się ogarnął. Przypomniało mi to... Gazelinę? Przypomniało mi to... ten moment, jak jakieś zwierzę jest po prostu trzymane w jedaczce lwa. Czy on się poddał? A może miał jakiś trik w swoim rękawie? To nie było prawidłowe. Nie miałem czasu, aby czekać, aż to się stanie prawdą. Detonator w mojej ręce nagle zaczął się świecić. Co? Ha! No to prawidłowo. Aha! Czego się śmiejesz? No, z ciebie, was, wszystkich. Jesteście jacy głupi, o Boże. Co? Dlaczego? Widzisz ten detonator, do który rzuciłeś do Sigmy? Aktywowałeś go. Jeżeli jest dalej niż metr ode mnie, to się odpala. Usłyszeliśmy, że coś takiego może się stać, jak ktoś ode mnie weźmie, więc zrobiliśmy taką ochronę. Skoro wasza trójka była taka miła, aby wziąć to ode mnie, bomby po prostu mają teraz kontrolkę, aby mają licznik czasowy. No dalej zniszczcie detonator, jeżeli chcecie, to nie robi różnicy. Bomby i tak eksplodują, nieważne co. Jak długo mamy? Wiele czasu mamy? Ha, na temat jakiegoś 30 minut? 30 minut? O nie! Moje kondolencje. Co możemy zrobić, aby je powstrzymać? Bo już wam powiedziałem, najpierw musicie mieć urządzenie do wprowadzania danych, wtedy podłączamy bombę i wpisujemy kod. Hej Alice, co jest kurwa? A dlaczego ona to mówiła? Jak ty to kurwa wiesz? Nie twoja sprawa. Powiedz mi, gdzie jest urządzenie. A no, to też nie twoja jebana sprawa. Ała, kurwa, przestań, złamiesz ją. Oczywiście, to jest plan. Proszę, przestań. To powiedz mi, co chcę wiedzieć. Okej, powiem ci. To jest w moim płaszczu, prawa kieszeń. Clower, sprawdź to. Okej. Ona pokrywała go na tak i zaczęła przeglądać jego kieszenie. Po kilku minutach. To nie przyjdzie, nie ma nic tutaj. Czy mnie okłamałeś? Nie, przeczekam, szukaj dalej. O, czekaj, jest tutaj coś. Clower wyciągnęła swoją rękę z jego kieszeni i coś tam trzymała. Czy to jest, pigułka, jak dla leku? Hej, co to jest? Nie widzę tego zobaczyć. Pokaż to mnie. Clower po prostu ruszył Dio. On zabrał to i wyciągnęła to przed niego. Nagle on się ruszył, jego prawa ręka złapała tą pigułkę z ręki Clower. Zanim ktokolwiek mógł zareagować, on dał to do swoich ust. Usłyszałem po prostu, jak to przegryzł. Prawie natychmiastowo zbijał się z bólu. Kurwa. Co jest? Co to było? Trucizna, tak przypuszczam. Co? Kurwa, jak mogła być taka głupia? Jego oczy po prostu patrzyły tak prosto w jego głowę, a... też zaczęło mu po prostu wyciekać ślina z jego ust. Ja złapałem go za włosy i trzęsłem. Co ty kurwa robisz? Gdzie jest to urządzenie? Ha! Zgubiłem w mojej kanapie w tą... Nie wkurwiaj mnie! Okej, okay, nie mów tam. A co na temat ma, czy dasz nam kod do deaktywowania zamiast tego? Deaktywacja? Ha, goście, jesteście nieźli. Okej. Okay. Nie, żeby to zrobiło cokolwiek dobrego, powiem wam. Ale tylko dostaniecie jeden. To jest kod aktywacyjny do bomby trzeciej. Gotowi? LXQLHCNMR.
a reszta pozostała trójka. Gadaj pozostałą trójkę. Nawet chyba nawet mnie nie usłyszał. Moje ciało będzie częścią fundacji świecącej przyszłości. Jego głos był słaby. Było więcej śliny z jego ust, czy czegokolwiek innego. Co za wspaniały świat. Niech brat żyje w glory. To było ostatnie słowa Dio, który przemówił. Umarł z dziwnym, ale szczęśliwym uśmiechem. Kurwa! Dana tylko hasło do innej z pomp. To jest złe. Co mamy teraz robić? No nie wiem. A jak mamy wiele czasu? 25 minut. Na pewno? Jep. Kiedy powiedział nam czas, sprawdził moją bransoletkę. Mówił dokładnie 30 minut. Masz mi się bomby wybuchną za czasie, co miały gdzieś otworzą? No. Czas na twojej bransoletce to czas, który został nam. Ooo, więc 25 minut. To nic dobre. Miałem nadzieję, że być może uda nam się uciec przez działa drzwi, ale... To zajmie 5 minut, aby te główne drzwi się otworzyły i zamknęły. Więc... wiem. Nie mam możliwości, aby się przeszło przez nic, zanim eksplozja będzie. No, nie ma punktu, aby po prostu stać. Powinniśmy zacząć szukać. Musimy... Potrzebujemy trzech rzeczy. Urządzenie do wpisywania hasła. I pozostałe dwie łamby, prawda? Prawda. Także potrzebujemy hasło do wszystkich pomp i na nic numerem 3. Dokładnie. Może Dio ma notatkę albo coś. Czy ma konie? Pozwól mi sprawdzić. Ona kucnęła przy nim, sprawdziła szukają kieszenie, rękawy. Usiadała po prostu na swoich szpilkach kurwiona. Kurwa, jest czysty. Wyglądała na bladą. Wtedy po prostu miejmy nadzieję, że je gdzieś znajdziemy. Ten młodzi, idź powiedzieć, możesz powiedzieć Lunie, co się stało? Dobra, robię to. Okej, okay. A co do reszty, ruszmy się, musimy to zrobić. Idziemy. Każdy gdzieś pobiegł, udając się w inne ścieżki części tego budynku. Ale nasze szukanie nic nie zrobiło. A jak szukaliśmy, to zegarek wciąż tykał. Wtedy chromatyczne drzwi się otworzyły. Chromatyczne drzwi się otworzyły. 5 minut pozostało, aż drzwi chromatycznie się zamkną. Nasz czas się dobiegł końca. Oglądaliśmy, jak białe drzwi się otworzyły. Czy to były drzwi do nieba? A może do piekła? Jak przez to myślałem, to akurat nie wszystko stało się przed mną białe. Nie mieliśmy nawet czasu, aby powiedzieć do zobaczenia. Tysiące emocji było w moim mózgu w tym ostatnim momencie. Dlaczego? Jak? Jak my tak zakończyliśmy? Wtedy była tutaj taka fala ciepła, jakbym był na samej powierzchni słońca i po prostu smyła te wszystkie przemyślenia. Moja przytomność po prostu była teraz w... Po prostu basenie. W sumie basenie mroku. Ani nie było ani piekło, tylko pustka. I tak się właśnie zakończyło. Virtus Last Word. Zakończenie Alice. Dlatego też teraz idziemy do innej części, która by się nam normalnie odblokowała teraz. Co nie wiem czemu. Czekaj. He? Musisz przeszukać kolejną osobę. Co? Dlaczego? Ponieważ ustaliłem, kto to był. Ja wiem, kto to zrobił. Słowa wybiegły z moich ust, zanim zrozumiałem, że je mówię. Jak możesz? Nie mam możliwości, abyś... Widziałem, jak Kwaj patrzyła na mnie i pokiwała go na tak. Wtedy się odwróciłem. Rabona. Nie wiem, kto podłożył bomby. Ta osoba! O, on teraz wiem, o co chodzi. Aha, bo tutaj mam urządzenie, no tak, chyba. Ta osoba to ty! Dio! No dalej, co ty, nie zrozumiałeś pany?
No, to może ustalimy. Wybaczka, możesz go przytrzymać? Okej. To ma... To już przy nim, obiecuję. Ogarnij, Sigma. Robisz to, żeby się pogiećkało. Ta, to nie sąd. Niemniej, my wszyscy chcemy wiedzieć, kto podrzucił te bomby. Dlaczego tak się pracowujesz? Jeżeli jesteś niewinny, to wyszukanie ciebie sprawi, że będziesz wyglądał jak idiota. Nie za próba, to troszeczkę... niezła... totalitarna logika, gówna. Nie myślisz tak? W ogóle na czym bazujesz swoje podejrzenia? Jak ty wiesz, że ja podłożę te bomby? Ponieważ... Po prostu to powiedz. Wiem na temat Myrmidonsu. Myrmid czego? Co, kurwa? Nie. Jak możesz o tym wiedzieć, Sigma? O, to nie przekazuję. Wiem na temat Freddy Soul i wiem na temat brata. Co, o czym ty kurwa gadasz? Mogę powiedzieć... dać ten tonek potem. Ale nie ma pytania, że byłeś sobą kropa duża bomby. Kim ty kurwa myślisz, że jesteś? Nic do ciebie, nie ma nic do mnie. Nie wiem na temat tego Myrmidonsu także. Nie na temat Freddy Soul i na pewno nie wiem nic na temat jakiegoś starego prika, który się nazywa bratem. Ha, Odi, opowiedz mi. Jak smakuje stopa? Kim są Myrmidonsi? Nie czułem sobie, aby mówił, że Myrmidonsi to ludzie. A co na temat brata? Jak ty wiesz? Znasz jego wiek, nawet jeżeli nie powiedziałem niczego poza jego imieniem. Czekaj więc. On jest left, ale to znaczy, że jest terrorystą. Terrorystą? O Boże. Left? Ha, 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 no, na to, że nie będę mógł się z tego wykaraskać. Jednak serio, kiedy stałem się taki sławny? Myrmidonsi nie powinni być czymś, o czym każdy wie, a co dopiero jakichś dwóch jokerów. Okej, okay, macie mnie. Tak, jestem liderem Myrmidonsu. Moje prawdziwe imię to Left. Zostałem wysłany przez Zero, aby przytrzymać plan AB starszego Zero. Dlatego podłożyłem bomby. No i gdybym ja wyglądał jakby... To miał wyglądać, jakby plan zakończył się sukcesem, to miałem po prostu... A gdy plan jednak się zakończył sukcesem, miałem po prostu wycalić to całe miejsce. Plan AB? Co to jest? Oho, no, na to, że nawet nie jest na dzień wszystkiego. Powinien być bardziej uważny, wtedy ponownie, tak jakby to miało znaczenie. W tym wszystkim umrzecie tutaj. Co? Kurwa, nie. Skoczyłem do niego. O, tutaj, ha. Lepiej, abyś się odwodził bliżej. Myślisz, że nie jest na to przygotowany? Jeszcze jeden kroczek i będzie twoim ostatnim. Wtedy ta rzecz, którą trzymasz, to... detonator. Aha, przypuszczam, że tak. Teraz cofnijcie się, kurwa. Dio, proszę, uspokój się. Jeżeli naciśnij przycisk, musisz także. A więc, uwierzcie mi, że bardzo wiele mnie jest tam, skąd pochodzę. Co? No, teraz skoro to czekaliśmy, to się cofnąć, już. No dalej, ruszyć dupę. Go, go, go. Mieliśmy wyboru. Powoli się cofnęliśmy. Wszyscy oprócz jednej osoby, ten mój G. Hej, dziadek. Słuch ci zanika? Powiedziałem, cofnij dupę. Nie. Ja się nie nabijam. Mogę to zobaczyć. Nie wiem, dlaczego tego nie zrobisz. No dalej, naciskaj przycisk. Co, kurwa? Temoji! Co ci tak? No pośpiesz je. Nie będę o wiele młodszy. Czy ja wyczułam wątpliwości? Co jest, Dio? Boisz się? No? Ty skurwysynie. Ho, 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 ho. Więc po prostu blefowałeś. Nie blefowałem, kurwa mać. Słyszałeś mnie? Zrobię to. O, jestem tego pewny. Ale jest coś, co muszę ci najpierw powiedzieć. Wiesz, detonator, który trzymasz, to podróba. Może co? Tylko na moment. Tio spojrzał na to urządzenie w swojej dłoni. To było wejście, na które ten młodzi potrzebował. Po prostu wyskoczył w powietrze i... noga tej młodziego kopnęła w detonator z ręki Tio. Kurwa, nie jest dobrze. Co się stało? Detonator. On już go nie ma go przy sobie. Co? Co się dzieje? Tutaj jest czerwone światło na tym teraz. Ahaha. Oj, naprawdę zjebałeś ten emoji? To jest to, co się dzieje, kiedy się starasz wykazać. Co? Bardzo przykro. To moja wina. Nie miałem czasu wam powiedzieć. Jak to działa? O czym ty gadasz? No bo detonator nie powinien być z dala od Dio. Jeżeli jest, wtedy timer na bombie automatycznie się aktywuje. O kurwa, jak ty wiele wiesz. Okej, cokolwiek, no, ma rację. Jeżeli nie jest dalej niż metod dla mnie, to się aktywuje. Kiedy to robi, to zaczyna odliczać bomby. Więc dzięki temu staremu brykowi musisz spróbować je rozbroić teraz. Zanim jedną. No dalej, możecie iść i rozpalić detonator, jeżeli chcecie. Kiedy licznik będzie aktywowany, to one i tak już nie wyłączy. Jak tu wiele czasu mamy? Kiedy eksplodują? Powiedz, Sigma, dlaczego im nie powiesz? 30 minut. 30 minut? To szalone! No.
Jak mamy je zatrzymać? Wpisując hasła do wyłączenia. Ale żaden z nas ich nie zna. No, żaden z nas. Ale jest ktoś, kto zna, nie? Haha, okej. Daję ci wiele, gość. Hasło do bomby z numerem 2 to EQD TYR NTK. Bomba z numerem 2. Ale nie zrobimy nawet pierwszej, tej jeszcze. O, a mój błąd. Musiało mi to wylecieć z głowy. No, nie ma nic, co może teraz zrobić. Nie ma się tego urządzenia. Naprawdę byłoby łatwiejsze, gdyby się po prostu poddali. Gdzie jest kurwa to jebane urządzenie? O Boże, tak się zastanawiam. Gdzieś tam tą bombę z numerem 2. O kurczę, nie mogę sobie przypomnieć. Gdzie jest kurwy synie? Znaczy myślę, to czas, abym sobie szedł. Szedł? Gdzie? No, muszę wyjaśniać wszystko? Do następnego świata oczywiście. Nie, czekaj! Rzuciłem samego siebie na Dio. Cofałem szybko jego dłonie i dałem go na podłogę. Próbował walczyć, ale cała moja woga przytrzymała jego ramię. Kurwa! Puszczaj mnie, skurwysynie! No zejdź ze mnie! Pójdź, spól mi iść! Spróbował się wiercić, ale nie pozwoliłem mu odejść. Dałem całą moją wagę i użyłem mojej wolnej dłoni. Zacząłem próbować otworzyć jego dłoń. Hej! Nie zabijam się, okej? Okay? Zejdź ze mnie, puść moje jebane ramię! A wtedy... reszta podbiegła i pomogła mi przytrzymać Dio. Nawet... wtedy on odmówił, aby przestać. Z tą desperacją starał się ogarnąć do tej dłoni, którą ja trzymałem i dać do swojej daczki. Nie mam wyboru. Luna, dawaj seporyl. Nie, jeżeli go uśpimy, nie będziemy mieli żadnych danych od niego. Myślisz, że ja tego nie wiem? A jaki inny wybór mamy? Każdy, kto którą spędzi, mamy z nim się mierzyć, to o wiele mniej czasu, aby znaleźć bombę. Nie mam czasu na to. Kurwa. Co ty robisz, Luna? To dalej. Okej. Chyba nie. To nie. Okej, robię to. Jestem gotowa, kiedy wy... możesz robić cokolwiek chcesz, wyjebane świnie. I tak wciąż umrzecie. No dalej powiedz sobie samemu, że możesz naprawić. Piekajcie jak idioci, zanim eksplodujecie na atomy. Niech będzie wam kurwa zajebiście. I tak się spalicie. O, na miłość boską. Luna, zamknij go. Okej. O, to nadchodzi. Jak za... jak zaczęli na niego wchodzić, nareszcie ręka w Dio się otworzyła. Tutaj było to, czego się spodziewałem. Mała kapsułka. Nie wiedziałem, co to jest dokładnie, ale to pewnie jakiś rodzaj trucizny. Po prostu dałem to do kranu i spuściłem. Jak wiele czasu mamy? Jakieś 20 minut czy coś? Jak wiele czasu mamy, aż białe drzwi się otworzą? Tyle samo. Więc co robimy? Musimy dać się hasło i począć bomby. Szukaliśmy Dio, ale nie ma niczego jak urządzenie. No, to jedną rzecz możemy zrobić. I to jest... rozdzielmy się i to znajdźmy. Niemniej chyba, że macie inne sugestie. Była mała cisza wypełniona w pokoju. Nawet jeżeli nikt już mówił, mogłem zobaczyć rozpacz na ich twarzach. Okej, nie ma punktu, aby stać. Aż... te rzeczy nie eksplodują, chociaż mamy szansę. Sigma, idziesz ze mną. Poszukamy bomby z numerem 3. Jeżeli licznik się zaczął, czy też... zobaczymy bombę z numerem 3, czy licznik zaczął. Okej. A reszta was, słuchajcie. Chcę, abyście wzięli Alice, Quarka i Dio do magazynu piętra B. Co? Dlaczego tam? Po prostu słuchajcie. Najgorszy scenariusz, otworzymy białe drzwi i przejdziemy przez nie. Gdziekolwiek idą. Może będziemy czwarta. Zrozumiałem. Weźmiemy ich do magazynu piętra B. Kiedy to zrobimy, zaczniemy szukać tego urządzenia i bomby z numerem 2. Dobra, dzięki. Okej, nie mamy zbyt czasu. Teraz ruszamy się. Sigma! Idziesz ze mną. Wróciła się bez czekania i dała się do drzwi. Zanim mogłem mrugnąć, zniknęła. Po prostu popatrzyłem na wszystkich z pielęgniarki, dałem kciuka do góry i się leciutko uśmiechnąłem, a wtedy pobiegłem za nią. Thank you.
Światło się świeci. Przełączę licznik, zaczął działać. Więc co zrobimy? Bespo, trzeba się wpisać hasło, jesteśmy w dupie. Dobra, po prostu się rozdzielmy i go przeszukajmy. Spojrzę tutaj, sprawdź gdzieś indziej. Okej. Jeżeli mamy... Jeżeli będziemy mieć czas na 5 minut, to spotkamy się w magazynie piętra B. Łapiesz? Nie wiem, pewnie co powiedzieć. Gdybyśmy tego nie znaleźli jeszcze, to wtedy... Naprawdę był punkt, aby się spotkać ponownie. No o co chodzi z tym spojrzeniem? Nie martw się. Ustalimy, co się obiecuje. Wiesz, jak mówią. Stroje konfliktowe nigdy się nie schodzą? Co? Nie, to nie... To nie ta rzecz. To nie ma żadnego sensu. Niemniej dlaczego to kurwy mówisz teraz takie zjebane żarty? Ja po prostu staram ci pokazać, że życie jest warte życia? Po tym wszystkim, jeżeli teraz wyjdziesz... Teraz co? Ale to było jako scena z poprzedniego odcinka, tego nie było i... Kiedy odblokowałem Alice i K... Kurwa, znaczy Sigma, co się to kurde dzieje? W tym wszystkim, że teraz wyjdziesz, jest tutaj możliwość, że nie zobaczysz mnie nigdy w stroju kontrolowym. O, łapie. No, przynajmniej jest trochę ciekawy. Okej, dobra, jestem na tej samej stronie. Teraz ruszaj, nie mam czasu, aby stać. Okej, uważaj, okej. Sprawdziłem czas na mojej bransoletce, udałem się do pielęgniarki. Znaczy, wyszedłem po prostu z tego kwater. To nie były dobre wiadomości. Kurde, tylko 15 minut. Muszę cię pośpieszyć. Bo jak nie, to nie. Zacząłem biec. Zanim znalazłem siebie naprzeciwko pielęgniarki. Dlaczego biegłem? Przeważnie to, czego szukać, jest wtórna przeciwko ciebie. Spędziłem bardzo dużo czasu pielęgniarki. Wyglądało na to, że pasowałoby tam, że to było. A może Dio to opuści tam ostatnio? Nie było możliwości wiedzieć. Raczej. Zacząłem szukać wszędzie. Luna! Wsiądaj, jesteś? No. Inni wzięli osoby śpiące do białych drzwi. A ja tutaj zostałam. Myślałam, że być może wrócisz. Dlaczego? Ponieważ Adam tutaj jest. Myślałam, że chcesz go użyć. Czy nie po tutaj jesteś? Co? Masz dzień, no tak, chcę, co się ze mną dzieje. Ale to sprawia, że jestem szalony. Kurwa, i to jak? Ale to nie czas na to. Będzie robotem, nie jest... Będzie wiele znaczyło, jeżeli tutaj umrę. O, dlaczego więc tutaj przyszedłeś? To nieoczywiste. Staram się znaleźć to urządzenie, aby wyłączyć bomby. Naprawdę? No, dlaczego miałbym kłamać? Rozumiem. Wyglądało to, że zrobiłem pomyłkę. Wiedziałam, że nie użyłbyś Adama beze mnie. I zostałam tutaj, ponieważ myślałam, że być może będę mogła pomóc. Przepraszam, że nie mogę tego jednak zrobić. Bardzo mi przykro. Do zobaczenia. Odwróciła się i wyszła do wyjścia. Czekaj. Nie mogłem pozwolić tak po prostu wyjść. Pesknąłem. Jak długo to zajmie? Nie więcej niż 5 minut. Na pewno tylko 5? Tak. Okej, no to zróbmy to. Zanalizuj moje ciało. Dogłębnie. Położyłem się na stole. Luna podniosła po prostu skaner Adama i zaczęła mnie sprawdzać powoli, metodycznie. Po 5 minutach zakończyła. To tyle. Możesz wstać. Usiadłem i zeskoczyłem ze stołu. Ekran był pokazał moje wyniki. No, i co to mówi? Moje oczy patrzyły na jej twarz. Czekałem po prostu na odpowiedź, którą być może będzie miała. Przestudiowała te wyniki i po kilku sekundach odpowiedziała. No. Mówi, że nie jesteś robotem. Jesteś człowiekiem. Robiłem taki oddech ulgi, zanim zrozumiałem, że go w ogóle wstrzymuje. Ale moja radość nie była zbyt długa. Ale twoje ciało nie jest do końca człowieka. Co? Masz części mechaniczne. Czekaj, co ty gadasz? No spójrz tutaj. Struktura kości twoich ramieniu to nie jest bliska do człowieka. Są zrobione z tytanium. Na górze to jest sztuczna biologiczna tkanka, tak nazwana ABT. Twoje ramiona są cybernetyczne. Co? Co to ma niby oznaczać? Cybernetyczne? Oznacza, że to jest system mechaniczny, który łączy się z biologicznym ciałem. Bo widzisz tutaj wszystko... Widzisz te wszystkie takie... jakby części kablowe, które łączą się z kośćmi tytanium? To są nerwy sztuczne. One prawie są połączone z twoimi własnymi, dlatego możesz nimi ruszać, jak z twoimi ramionami.
Poradzam sobie, czy możesz też czuć rzeczy jak przez normalne ramiona. Co? Nie, to jest niedorzeczne. Myślę, że zamiana moich ramion na robotyczne to jest coś, co bym pamiętał. I ja wiem, że tutaj nie było niczego... Nie były takie zawsze. Kiedy byłem dzieciakiem, złamałem moją kość i wzięli mi na przeskanowanie X-ray. Doktor mi powiedział, że mam naprawdę grube kości i że musiałem zrobić coś naprawdę szalonego, aby je złamać. Kiedy to kurwa to się stało? Dlaczego ktoś mi je podmienił? Znaczy zamienił? Czekaj. Okej, okay, powiedzmy, że nasze racje i moje ramiona są cybernetyczne. Czy wyznaczało, że nie muszę się martwić na dwa dni raz tej bransoletki? Nie. Najszczęściej broń wciąż musi się martwić. Dlaczego? No bo cybernetyczne ramiona mają funkcję, że są jak prawdziwe ramiona, co oznacza, że interweniują zresztą twojego ciała. Co oznacza, że cokolwiek jest w nie wklejone, idzie na resztę twojego ciała. Jak ty to wiesz? Po prostu wiem. To nie jest odpowiedź. No masz rację, ale nie wszystko ma swoją odpowiedź. Są rzeczy, których nie możesz wyjaśnić. Co? Nie wiesz, jakie to uczucie? Co, skąd wiesz na temat ogrodu? Skąd wiesz, że Dio podłożył bomby? No, po to, Bardzo przykro, Sigma. Czemu sobie mieliśmy układać więcej, ale nasz czas się skończył. Czas? A jedno było przycisk na bransoletce i mój... Po prostu poczułem taką kulę w brzuchu, że tak powiem. O, jedna minuta? Mamy tylko jedną minutę? Sigma, jest jedna sprawa, ostatnia. Dano mi bardzo specyficzne instrukcje. Tak się zdziwiłem. Nie ponieważ się bałem na temat tego, co się stanie, ponieważ bałem się Luny. Była spokojna, nienaturalnie, jakby machina z ludzką twarzą. Mieliśmy zaraz umrzeć. Jak mogła być taka spokojna? Proszę, zwracaj uwagę. To jest bardzo ważne. Musisz być pewna, aby pamiętać. Pamiętać? Ja miałem umrzeć. Jak miałem nie pamiętać cokolwiek? Kiedy zmierzysz się z długowym lwem, jedzącym w słońce, zapamiętaj. GTF-DML-016. Z tym kluczem pierwsza brama otworzy się dla ciebie. Oto nadchodzi. Mam nadzieję, że spotkamy się pewnego dnia ponownie. Będę czekała. Co? Zanim mogę odpowiedzieć. Świat eksplodował po prostu w hałasie i świetlu, a ja wyparowałem wtedy razem z nim. Kiedy doszedłem siebie, byłem po prostu w polu nicości. I tak się właśnie zakończyło! Zero Escape. Nie no, nabijam się. I z tego, co widzę, to brakuje nam... Wiem, kto podłożył bomby. Ta osoba tu. Ty, Dio. Dalej, co? Jesteś naćpany? No, zaraz to ustalimy. Wybacz, Karl, mógłbyś go przytrzymać, bla bla bla, to ty będzie tak samo teraz. A myślicie, że byłem badany? Dopóki nie jesteście jakoś sekretnie medium, myślę, że macie mało farta. Jakie? Co? Medium? A, no to ja wychodzę, spokój. Czekaj, przestań. Ja przy okazji chyba dał nam tutaj w międzyczasie. A nie dał, dobra. Rzuciłem się do Dio i kogo zapałem. Walczył, ale bla 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 bla, wiecie. To było, nie? Co zrobimy, bla bla bla? Ja spojrzałem na każdego pielęgniarki, dałem kciuka do góry i cało się uśmiechnąłem. Zajdźcie się tym gościami, okej? Okay? Zobaczymy się na magazynie B, kiedy... No wiecie. Więc zapłaćcie nam, okej? Okay? Nie mogę niczym innym do powiedzenia, odrzuciłem się i pobiegłem za faj. Okej, okay. Więc co musimy zrobić? Podłącz tą rzecz. Dobra, zrobione.
Podłączyłem i w ogóle. Jak ile mamy minut? No one... wybuchną jak białe drzwi się otworzą, więc... 21 minut. To oznacza, że mamy 7 minut na bombę. To tak z czasu podróżowania jednakże. Bomba z numerem 2 jest pod kontrolą na piętrze B. A bomba z numerem 1 jest na magazynie B w ogrodzie. Znaczy też na piętrze B, Boże. Więc musimy się pośpieszyć, prawda? No. Więc co musimy teraz zrobić? Masz jakiś plan, nie? No, jakbym miała. Przestań być podejrzany i powiedz. Jak do kurwy, co mam niby zrobić? Musisz skoczyć. Skoczyć? No, do innego świata, innej historii. Nie mogę. Chyba nie przypuszczałeś, że Dio podłoży bombę, nie? Wiedziałeś, ponieważ pamiętałeś, co się dzieje w innej historii, nie? No, tak, ale to myślisz, że... Zrób to ponownie. Więc mówisz mi, że muszę iść do innej historii i zdobyć hasło od Dio jakoś? Czy nie musi być do innej, może być tej. Po prostu wróć do przeszłości i go przepytaj. Wtedy ponownie, że to zrobisz, być może zmienisz rzeczy, żeby tutaj nie zakończyć. Znaczyło, że nie mógłbyś tak trwać bomby w tej historii. Więc musisz wrócić do dokładnego momentu albo... Ja kurwa, to jest tak mylące. Cóż, nie myśl o tym. Nie mam czasu. Tylko skacz. Okej. Mam to, zobaczymy się potem. Czy jesteś szalona? Mówisz na temat transportowania mnie samego przez przestrzeń oraz czas. Tak, dlaczego miałbym robić cokolwiek? Nie możesz ty to skoczyć? Moje skoki dzieją się nagle, tak nagle. Znikąd, nie mogę kontrolować ich. Ja też. To problem. Okej, to inaczej. Może już skoczyliśmy z innej historii do tej, ale nasze wspomnienia z tej historii mają obrażenia albo coś. Zapomnieliśmy najważniejsze tego, co się dzieje w tamtych liniach czasu. Jeżeli może pamiętać nawet troszeczkę jednakże, raczej tylko hipoteza. Mówisz mi, że być może już to wiem? Ja po prostu muszę coś jeszcze wspomnieć? No, po prostu czuję się jakbyśmy widzieli. Więc, cokolwiek? Potrzebujemy hasła do bomby. Pamiętasz słyszenie tego w innej linii czasu? Spojrzałem na to urządzenie. Hasło. Hasło do bomby. Właściwie pamiętałem. Ja je usłyszałem. Dobra robota. Co działało? Uhu. Wesknąłem i poczułem się jak pot jest na moim czole. Więc znałeś hasło? To interesujące. No ta, przypuszczam, że ta. Słyszałeś mnie w historii? No. Co się stało? Jej? Nie mam czasu na to. Ile mamy czasu? 18 minut. Dobra, to mam trochę czasu. No dalej idziemy. Musimy poczuć jeszcze rozwalić dwie więcej. Bomba numer 2 jest obok na liście. Więc idziemy do pokoju kontrolnego? Tak, nie ma czasu do stracenia. Ogień zapomnij o urządzeniu. I tak ona zniknęła. Pośpieszyłem, szybko odłączyłem urządzenie od bomby i pogoniłem za nią. Masz to? No, właśnie tutaj. No to podłącz to. Dobra. Już. Okej, pośpiesz się. Wpisuj hasło. Okej. Hej, co jest kurwa? No uspokój się. Prawie podpisałeś to źle. Nie możliwe, na pewno prawidłowo. Spróbuj ponownie. No to nic. To hasło nie jest dobre. To jest inne. Wszystkie trzy bomby mają inne hasła. No na to wyglądało. Kurwa mać! Pani po prostu walnęła swoją stopą w szafkę. Jej twarz była wykręcona w złości i frustracji. To jest złe. Co do cholery mamy zrobić? Spróbuj sobie przypomnieć. Widziałeś albo słyszałeś nie historii, jakie jest hasło? Inne hasło? Masz mi jakby inna historia
którą pamiętam. No, ustalimy to tam. Nie możesz po prostu pamiętać tylko bardzo dobrze teraz. Pamiętasz, czy jest za ostatnią bombą? Ta jest taka sama. Kolejna historia, hasło. Czy ja wiem, co to jest? Czy mogę sobie przypomnieć? Muszę. Kurwa, to jest szalone, więc wiedziałeś. No, tak przypuszczam. Nie chcesz mnie tak, okej? Okay? No dalej, to jakbym to ukrywał. Po prostu nie mogłem sobie czuć na początku. Wtedy tak jakby leciało? Może zleciało? Cokolwiek. Punktem jest, że rozbroiliśmy tą... Rozbroiliśmy tą rzecz. Wspaniale. I zrobiona, żeby przyjść na... Nie wiem, przyjść na bardzo taką podjaraną. Okej, okay, to zostanę ostatnią bombę. To jestem... W ogrodzie. Okej, okay, to zajmiemy się tym, skoro nam tak dobrze idzie. Ustawiasz dobrze, nie tak łatwo. Jerozach, nie stój. Idziemy. Ona się obkręciła i zniknęła. Zabrałem za urządzenie i podążyłem za nią. Jak nie, to nie. Jak nie, to nie. Teraz ostatnia. No. Jak tyle minut mamy? Mniej niż 10. To w porządku, możemy wciąż to zrobić. Po prostu się uspokój, okej? Okay? Masz urządzenie? Tak, jest połączone. Okej, okay, no to dawaj. Dawaj. Robiłeś to już 2 razy. Muszę mówić, dawać ci trzecią pogawędkę. Chcesz, abym padał inne hasło, nie? Dokładnie. Jak? Co, o czym innego ja mogłam myśleć? Ale... Nie narzekaj. Zrobiliśmy wspaniale ostatnimi 2 razami. Wygląda, że to będzie ciasto z mleczkiem. Trzeci raz jest czarujący, prawda? To nie naprawdę to, do czego przywykłem. Zmartwiłeś się, że być może błyskawice nie uderzają 2 albo nawet 3 razy w tej sprawie, tak przypuszczam. Nie, myślę, że moja wciąż działa. Nie ma niczego, co by wysyłało, że pierwszy, drugi raz nie był także czarujący. Tak przypuszczam. Cokolwiek po prostu to zrób. Jesteś jedną osobą, która może. A ty? Może ty skakać innych światów, prawda? No tak, ale ja nie pamiętam rzeczy tak dobrze jak ty. Robię najlepiej co mogę, ale... Albo nie widziałam tych rzeczy co ty, albo nie mogę sobie przypomnieć. Może byliśmy w innych światach? Tak, inaczej. Ta, spróbuję. Liczę na ciebie. Hasło. Pamiętaj, Sigma. No dalej. Błyskawica może uderzyć 2 razy, czy nawet 3. Możesz to zrobić. Zrobiłeś to 2 razy wcześniej. To nic, jesteś zwycięzcą. No dalej, Sigma, możesz to zrobić. No dalej, otwórz te drzwi do swoich pamięci. Znaczy wspomnień. Jehe, kurwa, jebać ci dio, te aroganckie skurwysynie, ahaha! A, to uczucie jest dobre. Nie czułem się takiej satysfakcji od wieków. Tak więc mój cały mózg pływał sobie w endorfinach. Czuję się, jakbym po prostu miał cię zaraz stopić i wylić przez moje uszy. To bez wątpliwości jest tak, jak jest w niebie. Szczerze, czuję się, jakbym teraz latać. Kurwa, tak jakbym czuł sobie, żeby była to kolejna bomba, żebym mógł poczuć to ponownie. Czy jest wspaniale? Faj? Hej, co się dzieje? Naprawdę masz taką wkurzające wibracje tutaj. Czy by cię zdawiało się uśmiechnąć? Ocaliliśmy każdego. O, i także nie, że ja tego potrzebuję czy coś, ale byłoby fajnie, a po prostu podziękowania czy coś. O, dziękuję, Sigma. Jesteś najlepszy. Jesteś jakiś wspaniały. Ubiorę się w ten strój kąpielowy, tak jak obiecałam. Myśli, po prostu strój kąpielowy byłby naprawdę... naprawdę spoko, ale... W ogóle mnie słuchasz? No. Powiedziałbyś, że życzyłbyś sobie, bo to kolejna bomba, prawda? No, Mosi, ja naprawdę nie... Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy, bo sprawi, że twoje życie stanie się prawdą. Co?
też sobie coś wspomniałam, tylko ciuteczkę. Musieliśmy się skonfrontować z Dion temat bomb. Jestem pewna jak, ale ma nam coś powiedział. Dokładnie, pomnożyłem 4 bomby. Jest tutaj jedna z numerem 1, 2 i 3, ale także jest i na więcej. Bomba z numerem 0. Poczułem taki po prostu, jak przeszły przez mnie dreszcze. Nagle też sobie to przypomniałem. Słyszałem, jak Dio mówi dokładnie te same słowa w magazynie Pietra B. Nie, niemożliwe. A to, że ty też sobie to przypomniałeś? No tak. Jak wiele czasu mamy? O kurwa, mamy tylko 4 minuty. No to pośpieszmy się. Musimy ustalić, gdzie to mamy 0. Dobra. Wyłączyłem odłączenie do bomby. Znaczy, proszę, urządzenie te od bomby i zacząłem gonić za... No, na co ty jeszcze czekasz? No dalej, pokaż mi, gdzie jest. Co? Mówisz mi, że ty nie wiesz, gdzie ona jest? Musisz sobie sobie kurwa żartować. Jak mam kurwa wiedzieć, gdzie jest bomba? O kurwa, tutaj też, nie wiesz? Ona przygryzła wargę i pokiwała go, no tak. Kurwa... Co mamy do cholery teraz zrobić? Nie możemy traktować tej bomby, jeżeli nie wiemy, gdzie ona kurwa jest. Uspokój się, po prostu się uspokój. Musisz myśleć, Sigma. Wciąż jest wskazówka. Bo dałeś coś Dio. Musiałbyś ukryć bombę. Czy my jesteśmy teraz... Aha, dobra. Gdziebyś ukrył coś tak ważnego? Ukryć coś ważnego? No. Ukryć. Gdybym był Dio, gdzie ja bym...